Teraz trochę technik z wyskoku. Sam lewy. Lewy, prawy dodajemy, dwójka. I przechodzimy do trzech ciosów. Lewy, prawy, lewy. Bardzo dobra kombinacja w walce od ciosów trzech. Teraz rozpoczyna się kopnięcie nogi. Zaraz Państwo to zobaczą. Ok. I zaczynamy teraz. Kopnięcia okrężne. Jedziemy. Jeden trzyma gardę, drugi kopie. Raz lewą, raz prawą ręką. Middle kick. Kopnięcie z kickboxingu. Najwięcej knockoutów podczas walki jest z tego kopnięcia. Kopnięcie jest na żebro, wątrowe, śledzione, kierowane. Lecz można kopać na głowę i na udę. Okej, zmiana, drugi. Na razie bez rąk, potem damy ręce. Ci, którzy sami nie są świadomi swych dążeń, muzyka lekszy mnie. I uwaga, jedziemy teraz z kopnięcia low kick, trzymamy gardę. Są to kopnięcia kierowane na uda, mają zadanie spowolnić przeciwnika podczas walki. Przeciwnik, który dostanie mocne uderzenie na udo, przestaje już skakać na nogę, jest już obciążony, ma problemy z poruszaniem się podczas walki. Są to kopnięcia taktyczne. I dodajemy teraz drugi spary, dodaję teraz cios. Lewy, prawy, low kick, jedną, drugą nogą. Raz jeden, raz drugi. Jak widzicie, tutaj rozdzielka jest cały czas w ruchu. Nie ma możliwości na stanie, odpoczynek. Im intensywniejsza rozgrzewka, a zwykle u nas próby trwa do 30 minut, bieganie, różnego rodzaju ćwiczenia gimnastyczne. Im większa i intensywniejsza rozgrzewka, tym potem mniejsze urazy i kontuzje. Ok, jeden z pary, rękawice przy brzuchu. Jedziemy, kopnięcia, front kick i push kick. Raz jedna, raz druga noga, na zmianę. Jest to teraz rozgrzewka poprzez technikę. Nie starczyłoby nam tu czasu, żeby przeprowadzić cały trening i całą rozgrzewkę na początku ruchu. Musielibyśmy mieć co najmniej godzinę, 40 minut do 2 godzin, a niestety nie mam takiego czasu. Mam pół godziny i chcemy pokazać to, co robimy na zajęciach. I uwaga, jedziemy. Lewy, prawy i puszki.
Dobrze, i przechodzimy teraz do kolan. Kolana są bardzo ważne, używamy je też w clinchu. Mariusz i Kacper zademonstrują clinch. Walka w bliskim kontakcie. Jest już też szarpanina. Teraz zawodnik musi wykonać kopnięcie kolanem, by przejąć inicjatywę w walce. I pokażę kopnięcie kolanem Mariusz. Dobrze, teraz Mariusz kopnięcie kolanem. Kolana z boku zaprezentuje Patryk. Kolana mają za zadanie wejść na wątrobę śledzione i uniemożliwić przeciwnikowi dalszą walkę. Jeżeli te kolano wejdzie dobrze w cel, zawodnik albo ma złamane żebra, albo zostaje przytkany. I walka jest zakończona przez knockout. Idź. Brawa, brawa. I uwaga, przechodzimy do kombinacji na tarczach. Przynieś tarczę. Te duże, pao. To są tarcze używane do technik ręcznych. Można je też używać je do walki w parterze. Ale nie mam dzisiaj matek, co pokażemy. Na tych tarczach wyrabia się u zawodnika technikę oraz przygotowuje się go do walki. Przez ostatnie dwa tygodnie przed startem w zawodach ćwiczymy na tarczach i omawiamy błędy, jakie mogą nastąpić podczas walki. Czy zawodnik jest zasłonięty, czy zawodnik dobrze bije, czy nie ma żadnych technicznych błędów. I zademonstrują teraz chłopaki na tarczach walkę. Pamiętaj, raz zostaniesz w błędu, to na chuj nie pęka. Walka dalej trwa, na pewno